Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Adam Szustak, Pan Tomasz Samołek i inni jednym głosem zapraszają na wielkie wydarzenie, jakim będzie modlitwa uwielbienia na wrocławskim stadionie Chwała Mu. Co ja na ten temat mam do powiedzenia? Czy również dołączę się do tego chórku uwielbienia? Zapraszam. niestety czuję się w obowiązku, żeby popsuć trochę tą dobrą atmosferę tego wspólnego zapraszania od prawa do lewa w katolickim internecie na to wydarzenie. Wydarzenie oczywiście jest zorganizowane przez pana Marcina Zielińskiego i muszę przyznać, że zawsze jest mi dosyć trudno krytykować jakąś działalność pana Zielińskiego, dlatego, że moim zdaniem tak jak to wygląda na podstawie tego, co można znaleźć w internecie, pan Zieliński jest szczery w tym, co robi i myślę, że ma dobre intencje. A to w pewnym sensie utrudnia krytykowanie tego, co robi, dlatego że nie chce się krytykować człowieka, który wydaje się, że w dobrej wierze robi to, co uznaje za słuszne, żeby Panu Bogu służyć. Ale być może... Trzeba. Kiedy trzeba? Wtedy, kiedy to działanie z jakichś powodów będzie obiektywnie szkodliwe. I to, co ktoś uważa za skuteczne i dobre w służbie Bożej, może się okazać i ostatecznie niewłaściwe. Na przykład gdy krzyżowcy zdobywali Konstantynopol, mogło im się wydawać to wtedy faktycznie potrzebne i pewne geopolityczne powody, bez wątpienia, były pewne takie polityczne, praktyczne powody, były i bez wątpienia wschodnie imperium o wielokrotnie samym krzyżowcom już, już dało się we znaki. No jednak mimo wszystko... Nie było to potrzebne i wydaje się, że nie było to adekwatne. Nie jestem specjalistą od historii, także tutaj byłem otwarty na polemikę, ale myślę, że samą zasadę rozumiemy. Może człowiek coś robić w dobrej wierze, a jednak ostatecznie może to wyjść zupełnie, efekt może być zupełnie odwrotny od zamierzonego. Odniosę się tutaj pokrótce do materiału pana Tomasza Samołyka pod tytułem Mity i fakty na temat uwielbienia. Materiał ma swoją drogą bardzo ciekawą miniaturkę, która w sposób, można powiedzieć, że dosyć dowcipny, krytykuje właśnie tą postawę, którą mam zamiar zaprezentować. Tam jest Marcin Zieliński, który tak krzyczy z podniesioną dłonią, chodź na uwielbienie, i pan Samołek, który krzyczy w, na takiej chmurce ratunku protestanty. A więc w skrócie... To jest mniej więcej to, co chcę tutaj powiedzieć, oczywiście z pewnym przymrużeniem oka. W tym materiale pan Samołyk z panem Zielińskim tłumaczą, że uwielbienie jest pierwszym celem każdej modlitwy. I bardzo słusznie, tak, adoracja. Uwielbienie to jest pierwszy cel każdej modlitwy, jest to bardzo tradycyjna nauka, natomiast przedstawianie tego właśnie, tej prostej zasady w odniesieniu do konkretnej modlitwy, mniej lub bardziej charyzmatycznej, to już jest zupełnie inna para kaloszy, to już jest zupełnie co innego. A więc tak, uwielbienie jest pierwszym celem modlitwy. Pytanie brzmi, czy ta modlitwa uwielbienia w stylu właśnie tych spotkań chwała Mu, czy to faktycznie spełnia ten pierwszy cel modlitwy, czy to faktycznie służy chwale Bożej? To jest to pytanie, które należy sobie postawić. I rozmówcy w tym materiale odpowiadają najpierw: To nieprawda, że ta modlitwa bazuje tylko na uczuciach. To jest, być może można spotkać taką patologię według nich, ale, ale zasadniczo to nie o to w niej chodzi. To jest pierwsza odpowiedź, która pada. I druga, która myślę, że jest kluczowa, no współczesne magisterium kościoła pochwala taką modlitwę uwielbienia, pochwala taką charyzmatyczną modlitwę. I teraz, co na to odpowiem? Zacznę od drugiego zarzutu, który wydaje mi się, że jest dużo bardziej istotny i mam nadzieję, że Jacyś Widzowie pana Samołyka i pana Marcina Zielińskiego na ten filmik trafią, bo postaram się, żeby był on przede wszystkim do osób, które Faktycznie nie wiedzą, dlaczego takie uwielbienie może być w jakiś sposób szkodliwe, bo myślę, że widzowie mojego kanału to jednak już w międzyczasie powinni to wiedzieć. A więc, tak, Posoborowe Magisterium wypowiada się no, wielokrotnie w sposób pochwalny o charyzmatach, modlitwach uwielbieniowych, modlitwach charyzmatycznych, różnego rodzaju charyzmatycznych wydarzeniach. I teraz, czy można na to w jakiś prosty sposób odpowiedzieć? Nie do końca, bo trzeba odpowiedzieć, moi drodzy. A więc, żeby zrozumieć kontekst tych wypowiedzi, należy zrozumieć w ogóle, co się wydarzyło po Soborze Watykańskim II. Jak do tego należy podejść? Należy się zapytać no dobrze, teraz w magisterium to pochwala. Dlaczego jednak nie istniały tego typu modlitwy uwielbienia, tak jak one są praktykowane właśnie na przykład w na tym Stadionie Wrocławskim? Dlaczego nie istniało to w Kościele Katolickim od początku do lat 70.? Dlaczego to nie istniało w ogóle? Dlaczego tego w ogóle nie było? Nie tylko, że magisterium w żaden sposób nie pochwalało tego formy, takiej formy modlitewnej, ale dlaczego tego w ogóle w historii Kościoła nie było? Zarzut może być, ale na początku. Na samym początku przecież było, bo święty Paweł opisuje, jak właśnie są, są te charyzmaty i, i ludzie się modlą językami, i tak dalej, i tak dalej. Jest pewna kluczowa różnica. Mianowicie święty Paweł, to wyjaśniałem już kiedyś w materiale duch, ale jaki. Jaka jest różnica? W pierwszym kościele. To działało tak, że Pan Bóg dawał jakieś takie wyjątkowe dary, dary darmo dane, takie łaski, które były dawane po to Kościołowi, żeby on w, 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 w tych pierwszych fazach, kiedy był jeszcze Kościół bardzo mały, bardzo wątły, można powiedzieć tak liczbowo, liczebnie, żeby dawał wtedy taki bardzo wyraźny, Sygnał, znak dla całego świata, tak, żeby ci poganie naprawdę widzieli, że tutaj coś wyjątkowego się dzieje. Pan Bóg dawał to, nie dawał natomiast tym, którzy tego chcieli, którzy tego się domagali. Nigdzie nie widzimy w tym pierwotnym kościele żeby było coś takiego, że są organizowane jakieś takie celebracje po to, żeby właśnie jakieś takie charyzmaty się wydarzyły, żeby jakieś wyjątkowe rzeczy się działy. Nie, to się po prostu zdarzało i Pan Bóg czasami faktycznie takimi talami obdarzał. I co robią apostołowie w tej sytuacji? Opisują, że uwaga, trzeba pilnować, żeby to się nie przerodziło w jakiś chaos. Jeśli już jeden przemawia i jest to ku pouczeniu innych, to niech przemawia. Jeśli będzie jakiś drugi, który, który dostanie ten dar, to niech ten pierwszy umilknie i zacznie przemawiać ten drugi. Jeśli ktoś ma dar języków, to jeśli jest ten, który tłumaczy, to, to niech niech przemawia, a tamten niech tłumaczy, a jeśli nie ma, tego, który by tłumaczył, to niech zamilknie. A więc apostołowie ustanawiają pewne reguły, jak to ma funkcjonować, żeby to nie wyszło kościołowi bokiem a więc są pewne regulacje formujące, kształtujące, jak to ma działać, ale w żadnym wypadku nie ma takich regulacji zachęcających, że no słuchajcie, to teraz, żeby były te charyzmaty, to wy musicie robić to i to i to, tak? I musicie śpiewać takie i takie pieśni, podnosić ręce, bo wtedy będą te charyzmaty. I to jest prawdziwe przebudzenie i to jest właśnie to działanie Ducha Świętego. Pan nasz Jezus Chrystus też jakoś o tym nie wspomina, gdy wysyła apostołów, idźcie, nauczajcie, wszystkie narody, nauczajcie, chrzcząc w imię ojca i syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jakoś nie ma tam mowy o tym, że um, idźcie i e, Wprowadzajcie te nadzwyczajne dary, charyzmaty, obdarzajcie charyzmatami wszystkich dookoła. Idźcie i módlcie się, aby każdy otrzymał jakiś charyzmat, jakieś wyjątkowe dary. Święty Paweł wskazuje bardzo, bardzo ciekawy fragment. Mówię językami lepiej od Was wszystkich. Czyli sam w jakiś sposób korzysta z tych wyjątkowych łask, darmodanych. ale, ale i życzę, żeby, 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 żebyście wszyscy mówili językami, ale pokażę Wam drogę jeszcze doskonalszą i wskazuję wtedy prawdziwą miłość. Może się wydawać, że ta odpowiedź stała się trochę chaotyczna, ale mamy tutaj już dwa punkty, które są kluczowe i które musimy zapamiętać. Jeśli chcemy zrozumieć, skąd się wzięła tak nagle w kościele, właśnie w wieku XX, ta forma modlitwy. W czasach pierwotnych ewidentnie najważniejsze dla Pana Jezusa i apostołów jest wiara. Nauczajcie wszystkie narody szczące, miały ojca i Syna, czyli to jest wiara i sakramenty, o tym mówi Pan nasz Jezus Chrystus. I święty Paweł wskazuje, że od tych darów, darmo danych, tych charyzmatów, czy te słowa są tożsame, to jest inny bardzo ciekawy temat, ale od tego ważniejsza jest prawdziwa, miłość. I tu mamy już to, co najważniejsze, czyli wiara, miłość i sakramenty. Wiara, czyli to co jest w rozumie, miłość, czyli to co to jest to co jest w woli i Kościół, który ma udzielać sakramentów. To jest to, co pan Jezus nam zostawia w pierwszej linii, to jest to co jest Najważniejsze, a nie dary darmo dane. I dlatego też Kościół przez całą swoją historię nigdy nie prowokował tych darów, darmo danych. Znowu aparat się przegrzał i muszę przerzucić się na telefon, ale już kontynuuję. A więc będę używał tego tradycyjnego pojęcia, czyli dary darmo dane. Jakiś dar, który zostaje dany. Co to znaczy, że darmo dane. Czy tego odróżnia od jakichś innych łask? Chodzi o to, że to jest pewna łaska, którą człowiek otrzymuje bardziej dla zbawienia innych niż dla, niż dla zbawienia własnego. Gdy ktoś otrzymuje taki dar proroctwa albo dar języków, to bardziej to ma służyć zbawieniu innych niż jego własnemu zbawieniu. Więc w pierwszym kościele widzimy je jako zjawisko pożądane ale zdecydowanie nie pierwszorzędne, które raczej trzeba porządkować niż wywoływać. Później w kościele. Funkcjonują przez jakiś czas, natomiast widzimy, że wraz z umacnianiem się kościoła raczej słabną. Jest to zrozumiałe i przez ojców kościoła od samego początku wyjaśnione właśnie w ten sposób, że te łaski, specjalne łaski, dary, darmo dane, przeznaczone do nawracania innych, one są były szczególnie potrzebne w czasie, w którym kościół był mało liczny i słaby jeszcze, to znaczy. Słaby w tym sensie, że łatwo można byłoby go zewnętrznie skruszyć. Natomiast im Kościół staje się zewnętrznie silniejszy, im struktura staje się większa i bardziej, bardziej skuteczna, tym bardziej może sobie poradzić sam. Co jest zgodne z zasadą subsydiarności, pomocniczości, że problemy należy rozwiązywać na najniższym poziomie posiadającym kompetencje. Dlatego Pan Bóg cały czas nie czyni cudów. Po Kościół. Ma iść i nauczać chrząc. To jest zadanie Kościoła, i to jest to zadanie, które ma prowadzić do zbawienia. Zostało ono delegowane ludziom i ludzie mają zrobić na tym polu wszystko, co potrafią, po to, żeby doprowadzić swoich współbraci do zbawienia. I Pan Bóg ingeruje w tą strukturę świata tylko tak rzadko, jak jest to faktycznie konieczne. Zgodnie z zasadą pomocniczości. Wyższe instancje robią tylko to, co tylko one zrobić mogą, a więc Pan Bóg nie zajmuje się takim ciągłym uwierzytelnianiem swoich świadków wtedy, kiedy już poprzez um, Wypracowaną naukę poprzez, poprzez zdrowo funkcjonującą strukturę, Kościół Święty po prostu może przedstawić w sposób jasny, wiarygodny szerokiemu gronu publiczności naukę Pana Jezusa. Nie jest wtedy już potrzebne, żeby tak dużo działo się u tych zewnętrznych znaków. Jeszcze raz, więc na początku widzimy, że są te dary darmo dane, czy też charyzmaty. Z czasem raczej wygasają, i Kościół święty ani w Starożytności, ani później nigdy nie praktykował jakiejś próby wymuszenia ich, jakiejś próby tworzenia specjalnie takich okoliczności, żeby w jakiś sposób te charyzmaty zaczęły działać. Natomiast jak najbardziej w XIX i XX wieku można znaleźć wiele takich protestanckich ruchów. Klasycznym przykładem są zielonoświątkowcy, które właśnie na tym opierają w ogóle swój sens istnienia, które uważają to za sedno chrześcijaństwa, żeby dochodziło do takiego właśnie przebudzenia, że Duch Święty właśnie musi w ten sposób nieustannie działać, że chrześcijaństwo powinno właśnie nieustannie doprowadzać do takiego funkcjonowania, napędzania wciąż na nowo tychże właśnie charyzmatów. Zwracam na to uwagę, to się pojawia bardzo późno, tak, gdzieś w wieku XIX. Można znaleźć, znaleźć pewne, pewne wcześniejsze, um, wcześniejsze oznaki już gdzieś tam w czasach renesansu czy późnego średniowiecza wśród heretyków tych czasów, ale mało, powiedzmy, że są one mało istotne w kontekście tego, wydaje mi się, w kontekście tego, co się dzieje teraz w Kościele. Tutaj najbardziej istotne będą... Właśnie te powiedzmy nowsze protestanckie ruchy, gdzie to jest naprawdę bardzo wyraźnie widoczne, to znaczy staje się to czymś takim takim zjawiskiem naprawdę bardzo poważnym i widocznym. Powstają całe protestanckie grupy, które na tym właśnie bazują swoją pobożność, swoją drogę do Pana Boga, w ogóle sens istnienia chrześcijaństwa. Na wciąż na nowo, na nowo odnawiających się charyzmatach. Kościół Święty, tak jak nie praktykował jakiegoś, jakichś takich właśnie próby wymuszenia tych charyzmatów, jakichś emocjonalnych modlitw, gdzie, gdzie chodziło o to, żeby tak wpłynąć przede wszystkim na emocje ludu, Kościół takich rzeczy nie praktykował. Natomiast właśnie te, te protestanckie sekty jak najbardziej praktykowały właśnie motywy, które miały doprowadzić do charyzmatycznych uniesień do, uniesień, do sprowokowania takich darów, darów języka, czy takich zaśnień w Duchu Świętym itd., itd. Różnie one wyglądały, ale właśnie często takie sentymentalne po to, żeby tak poruszać te ludzkie emocje. Co się dzieje na Soborze Watykańskim II i po Soborze Watykańskim II? Mamy do czynienia z rozpoczęciem ruchu ekumen ekumenicznego. Kościół, nie kościół, ludzie kościoła zaczynają twierdzić, że ludzie zbawiają się nie pomimo swojej fałszywej religii. Może się zdarzyć, że człowiek zbawi się w fałszywej religii pomimo niej, dlatego że szczerze szukał prawdy, ale nie udało mu się jej znaleźć. Tylko zaczynają ludzie kościoła mówić, że człowiek zbawia się poprzez swoją fałszywą wiarę. I tak ludzie kościoła zaczynają twierdzić, że wszystkie te właśnie fałszywe sekty, one wszystkie prowadzą do zbawienia. Jeśli ktoś tutaj czuje się urażony, że mówię o fałszywych sektach, to zwracam na to uwagę. Proszę, przeczytajcie jakikolwiek dokument kościelny sprzed epoki II Soboru Watykańskiego. Jeśli myślicie, że Kościół przez 20 wieków się mylił w swoim nazewnictwie, nazywając sekty sektami, to nie nazywajcie się proszę katolikami. Jeśli uważacie, że przez 20 wieków Kościół Chrystusowy mógł się mylić w ocenie czegoś, to nie ma sensu nazywać się katolikiem. To jest podstawa, podstawa. Bycia katolikiem, uznawanie to, co Kościół zawsze i wszędzie wierzył. To jest w nauczaniu Kościoła można powiedzieć, że jest to pewien dogmat. Że musimy wierzyć w to, co kościół powszechny w czasie i przestrzeni wierzył. I mamy obowiązek sprawdzać, jeśli coś nam zostaje dzisiaj prezentowane jako nauka kościoła, czy to jest zgodne z tym, co było wierzone zawsze. Może być pewien rozwój, organiczny rozwój, coś wyrastać może jedno może wyrastać z drugiego, ale nie może być nic sprzeczne z tym, co kościół zawsze i wszędzie Wierzył. A więc jeśli kościół zawsze i wszędzie mówił, że poza kościołem nie ma zbawienia, to jest dogmat katolickiej wiary, to można co najwyżej powiedzieć, że właśnie pomimo fałszywej religii człowiek może się zbawić. A jeśli zaczynamy mówić, że człowiek dzięki tym swoim fałszywym religiom się zbawia, to wprowadzamy nowy element obcy, nieobecny nigdy w nauczaniu kościoła. Ten element pojawia się po soborze watykańskim II, w nauczaniu. Hierarchów Kościoła, skąd to się bierze i jak to się stało. Tutaj naprawdę nie będę teraz wchodził długo w historię Soboru. Jeśli właśnie was to w jakiś sposób intryguje albo przeraża, odsyłam czy to do materiałów na naszym kanale o kryzysie w Kościele, na przykład Kryzys Kościoła Analiza, czy na przykład do filmu Ukryty Skarb Kościoła na kanale Trudno być katolikiem. To jest niedawno. Opublikowany film na temat Mszy świętej tradycyjnej, który również właśnie może być takim wprowadzeniem w kwestie, kwestie kryzysu kościoła i przede wszystkim w kontekście liturgii, ale nie tylko, tak, również w kontekście dogmatyki, teologii i różnych problemów, które z tego wynikają. A więc ze względu na ten kryzys kościoła, na drastyczne zmiany po Soborze, faktycznie mamy do czynienia z taką sytuacją, że kościół to, co wcześniej było potępiane, Nagle potwierdza to, co wcześniej nigdy nie było praktykowane, nagle staje się praktykowane, i właśnie taką mamy sytuację w przypadku powiedzmy, właśnie takich modlitw uwielbienia. Nigdy nie było to w kościele praktykowane, nawet w kościele pierwotnym to nie było w ten sposób, to znaczy działało to tak, że Pan Bóg dawał, kiedy chciał. Nigdy nie próbowano na siłę rozkręcać emocji poprzez liturgię. To w ogóle by nie pasowało do, do też tego antycznego świata. Tak? On w ogóle nie miał, nie miał takiego senty, sentymentalnego podejścia do rzeczywistości. Tak, Ten świat żydowski to był taki twardy, konkretny. Świat, gdzie skupiano się na faktach, na konkretach, a nie na wzbudzaniu jakichś emocji, nawet przez sam właśnie kontekst kulturowy to, to by nie było możliwe, żeby, żeby ktoś tam próbował robić takie sentymentalne spotkania z, z wzruszeniami jako, jako celem, i później to właśnie skutkować jakimś działaniem Ducha Świętego. W każdym razie nie miało to być wymuszane. Widać to wyraźnie w Nowym Testamencie. Nagle natomiast po Soborze Kościół przejmuje praktyki praktykowane od tam powiedzmy 100-200 lat w pewnych sektach protestanckich. Skoro we w głowie wielu hierarchów Kościoła faktycznie te wszystkie sekty są przez Ducha Świętego prowadzone i chciane, to jest niezgodne z katolicką nauką, ale według wielu tak. Proszę spojrzeć na arcybiskupa Rysia i co on robi. W kontekście takiego dialogu międzyreligijnego i różnych rozmów z protestantami, jeśli tak się do tego podejdzie, to oczywiście wtedy można czerpać z tych źródeł. A dlaczego ja uważam, że nie można czerpać z tych źródeł? Ze względu na 20 wieków nauki Kościoła, która mówi, że to, co po, od Kościoła się odłącza, to jak mówi Pismo Święte, wyszli od nas, ale nie byli, nie byli od nas, bo gdyby byli od nas, to by z nami zostali. A więc. Mogą tam pozostać pewne elementy, pewne ziarna prawdy, ale jeśli jakieś tam zostały, to ze względu na to, że zostały wyniesione z nauki Kościoła. Natomiast ten, kto odchodzi od jedności Kościoła i wprowadza coś zupełnie nowego, tam naprawdę nie ma szans na to, że to będzie prowadzone przez Ducha Świętego. Bo Duch Święty nie chce sekt i herezji, Duch Święty nie prowadzi takich sekt i heretyckich. Grup. A więc, e, jeśli oni wprowadzają jakieś takie wymuszanie charyzmatów na modlitwach uwielbienia, tak zwanych modlitwach uwielbienia, bo jest to nadużycie tego słowa, to na pewno Kościół nie powinien tego naśladować. I druga sprawa, kluczowa. W tradycyjnym nauczaniu Kościoła, oczywiście Kościół ma bardzo jasną teologię dogmatyczną, ascetyczną i mistyczną. To znaczy, że Kościół doskonale wie, jak trzeba do Pana Boga zdążać. Święci Kościoła wypracowali to przez wieki, tę metodę, co należy robić, a czego należy nie robić i gdzie są niebezpieczeństwa na drodze do Pana Boga. I Kościół w swoich największych przedstawicielach, jeśli chodzi o mistykę, na przykład ci wielcy, wielcy karmelitańscy święci, święta Teresa Zawilla, święty Jan od Krzyża, bardzo ostrzegają przed tym, gdy w duchowości będziemy stawiali na uczucia. I to jest właśnie jeden z tych zarzutów odpowiadanych. Drugi zarzut, na pierwszy odpowiedziałem, jeśli chodzi o magisterium, mam nadzieję, że to wystarczy, jeśli chodzi o magisterium Kościoła, że magisterium. Tak, dzisiaj ono może to potwierdzać, dlatego że magisterium przez kryzys kościoła dzisiaj wypowiada się w sposób sprzeczny z tym, co było kiedyś. Natomiast jeśli chodzi o ten zarzut, że chodzi tylko o uczucia, tylko to za mocne słowo. Natomiast ci święci, wielcy święci, którzy traktują o życiu duchowym, nie używają słowa tylko. Oni mówią, gdy człowiek szuka pobożnych uczuć, to sprowadzi go na manowce. Gdy człowiek szuka pobożnych uczuć, to sprowadzi go na Manowce. Mamy szukać Boga pociech, a nie pociech Boga. I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że uczucia mimo wszystko są na poziomie emocjonalnym. I jeśli my tworzymy, tworzymy, my, jeśli ludzie kościoła tworzą tego typu spędy modlitewne, gdzie um, cała troska, taka powiedzmy zewnętrzna, tak, idzie w to, żeby był dobry nastrój sentymentalna muzyka takie sentymentalne spontaniczne słowa i takie, takie ze mocne zewnętrzne gesty to wszystko takie płynne tak żeby to tak żeby właśnie tak napompować te emocje żeby tak otworzyć wyciszyć te emocje gdzieś tam wyciszyć nie w sensie żeby ich było mało tylko żeby dać jakieś takie pobożne ale jednak ciche emocje i tak i tak sentymentalnie do pana Jezusa mówić to mam nadzieję że pokażę będę mógł pokazać fragment z ubiegłego roku z

teraz zapraszam Was wszystkich, żebyśmy stanęli przed tronem naszego Boga. Jeżeli ktoś chce, może wznieść swoje ręce i uwielbiać. Może zaśpiewać, może modlić się w językach. Zapraszam Was bardzo do tego. Panie, chcemy Tobie oddać chwałę, która Tobie się należy, tylko Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy stać przed Twoim tronem i wznosić pieśń chwały na Twoją cześć. Jezu. Gdy takie rzeczy, gdy tak jest organizowana modlitwa, jak to robili zielonoświątkowcy, ale nie robili nigdy katolicy. Tak organizowana modlitwa będzie zorientowana w pierwszej linii na uczucia. I czy to jest samo w sobie grzeszne? Nie jest samo w sobie grzeszne, ale jest w duchowości jednak niebezpieczne. Dlaczego jest niebezpieczne? Dlatego że Pan Jezus wysyła uczniów, żeby szli i nauczali. W Ojca i w Syna i Ducha Świętego Nauka, czyli wiara. Pierwszą, tą najważniejszą cnotą, najważniejszym przykazaniem jest miłość. To nie są uczucia. Miłość jest w woli, wiara jest w rozumie. To są najważniejsze władze duszy człowieka i modlitwa musi doprowadzić do tego, żeby to, te dwie władze przede wszystkim były aktualizowane. Czyli modlitwa ma się odbywać w ten sposób, żeby pobudzać rozum i wolę, a nie żeby pobudzać uczucia. I to jest kwestia, można powiedzieć, że dosyć subtelna. Może się wydawać dosyć subtelna, bo jest to kwestia postawienia akcentów. Tak, ale czasami postawienie akcentów jest kluczowe. Bo jeśli, no to nie o to chodzi, że nie ma być tych uczuć na modlitwach najbardziej w tradycyjnej liturgii. Są elementy, które mają również zadziałać na uczucia. Tak? I piękno śpiewu i, i, i kadzidło, i wystrój kościoła to ma również zadziałać na uczucia. Ale wszystko we właściwej kolejności i we właściwy sposób. Te uczucia nie mogą się pchać w pierwszy szereg. Dlaczego? Dlatego, że wtedy raczej działanie cnót zostaje sparaliżowane. Bo jeśli uczucia wchodzą na pierwszy plan... Wtedy rozum i wola siłą rzeczy schodzą na plan drugi. A więc jest to kwestia pewnej wyważenia i pewnej, pewnej takiej harmonii, która jest tutaj naprawdę trudna i... i, i Dosyć subtelna, i myślę, że to może nie być zrozumiałe dla człowieka, który już siedzi w takich modlitwach uwielbienia. Ale naprawdę zachęcam do zapoznania się, jeśli kogoś to nie jest oczywiste, przede wszystkim z faktem kryzysu Kościoła. I jeśli w to wejdziecie, jeśli zobaczycie, co się wydarzyło w Kościele po Soborze Watykańskim II to wtedy powoli stanie się dla Was też jasne, dlaczego ta harmonia jest tak istotna. Ci wielcy nauczyciele życia duchowego mówią, że człowiek, który szuka bardziej pociech Boga niż Boga pociech, że taki człowiek prędzej czy później zostanie zwiedziony przez złego ducha. Dlaczego? Dlatego, że zły duch łatwo może się przebrać za anioła światłości, i przede wszystkim on wtedy działa na poziomie emocjonalnym. Przede wszystkim właśnie daje takie dobre, pobożne uczucia po to, żeby człowieka ostatecznie odprowadzić od pana Boga, do którego zbliżamy się na poziomie rozumu i woli, na poziomie wiary i miłości. Jest to stara sztuczka, która przez tych ojców życia duchowego jest opisana. Na dziesiątkach, setkach, tysiącach stron, i tutaj mamy taką nową odmianę tej pokusy, urodzoną w sektach zielonoświątkowych, która po Soborze Watykańskim II wchodzi do Kościoła. I oczywiście, że mogą być bardzo pobożne osoby, które się w to angażują i pracują i właśnie chcą zrobić dobrze, ale wychodzi, jak zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.